Internet Audio. Ludzi na osiedlu nie poznaje się po ich twarzach, tylko po ich psach. O mnie mówią ta od Hejki, a jestem Agata Zając. O mnie ta od Bitka, a jestem Jaśmia Marczewska. Witamy Was serdecznie w naszym dokkaście Tu Piesek. Dzień dobry, Tu Piesek. Dzień dobry. Kochani, cały czas mamy jeszcze wakacje. Chociaż powolutku już one chylą się ku końcowi, no ale są miejsca. Ale mówimy temu nie. Ale mówimy <grym> temu nie. To jest raz, a po drugie. Tutaj, próbujemy zakłamać rzeczywistość i a po A po drugie, dokładnie są miejsca, które będą jeszcze aktywne przez kilka najbliższych mhm. tygodni dosyć mocno, ponieważ wiele osób często wybiera się na takie urlopowo-spacerowe szlaki dopiero we wrześniu, albo nawet wczesnym październikiem, kiedy się robi trochę bardziej pusto. I myślę, że takim miejscem są polskie góry, tak, które we wrześniu są jeszcze super. Są bardzo często ciepłe i letnie. A lipiec i sierpień to <noise> przeżywają i sierpień takie jest... prawdziwe Oj, oblężenie. Są kolejki mhm. na, na, na Giewont, na Rysy i tak dalej. Natomiast jesienią już jest troszeczkę bardziej pusto, wciąż jest pięknie. W październiku jeszcze wjeżdżają obłędne kolory, więc o, tak. ja bardzo kocham jesienne polskie góry. Ale jak się okazuje, o każdej porze roku można w tym wspaniałym miejscu, bo o górach dzisiaj chcemy porozmawiać, zachować się bardzo nieodpowiedzialnie. I być może większość z Was widziała takie straszne nagranie, które kilka tygodni temu krążyło w internecie. Albo przynajmniej o nim słyszało, bo ja. Albo przynajmniej o nim słyszała ja nie obejrzałam do końca. Bo nie każdy tak. chce obejrzeć. No ale właśnie pozwolę sobie streścić, mhm. mianowicie. Było to dość okropny był to filmik na którym było widać, że w kolejce takiej niczym niebezpieczonej, krzesełkowej po prostu mhm. to jest taki wagonik, gdzie nie ma ścian, mamy ławeczkę, to jest tak naprawdę na no, taka wiecie, jak większy wyciąg narciarski w gruncie tak. rzeczy, coś takiego. W takim wagoniku jedzie samotny piesek, śliczny, biały, wystraszony, taki trochę w typie takiego owczarka polskiego, tylko mhm. mniejszego. I on się tam miota na tym wagoniku i piszczy, i skamle, i nagle skacze w dół. Mniej więcej z 4-5 metrów. Czwartego chyba piętra. <laughs> A, z czwartego piętra, tak wysoko. Tak. Więc to było chyba tam po około 10 metrów. To jeszcze wyżej. Mhm. No, to widzicie, to, to jeszcze gorzej. To mój mózg to złagodził, żeby po prostu sobie, nie wiem, jakoś, jakoś tę całą historię oswoić. No i świadkowie, którzy to widzieli, donieśli, że właściciel tego zwierzaka jechał wagonik dalej i miał ze sobą jeszcze dwa psy na smyczy. Piesek niestety nie przeżył tego upadku. W momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, jeszcze nie ma informacji od prokuratury, przeciwko komu będą wyciągnięte jakieś konsekwencje i Boże, jakieś, miejmy nadzieję, zarzuty, no bo tutaj tak. jednak doszło do narażenia życia zwierzęcia. Na pewno wiadomo, że... Coś tu poszło mocno nie tak, ponieważ w regulaminie tego ośrodka na szymożkowej jest wyraźnie napisane, że psy nie mają wstępu na teren kolejki krzesełkowej. Mm -hmm. I w ogóle, jeżeli znajdują się na terenie tego ośrodka, to tylko pod warunkiem, że są pod stałym nadzorem i na smyczy. Więc to, że ten pies w ogóle się znalazł na tej kolejce, to jest już jakby pierwsze kompletnie przekroczenie i złamanie zasad. I jakaś horrendalna nieodpowiedzialność człowieka, który z tym psem tam przyszedł. No, niestety wszystko wskazuje, że też zawiódł tutaj opiekun, może opiekun. Nie opiekun kolejki, tylko pracownik, pracownik ośrodka, który albo nie znał regulaminu, albo nie wiem, dał się namówić, że to jest fajny pomysł, albo z jakiegoś powodu zignorował to. W każdym razie, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, przez ludzką nieodpowiedzialność, teraz ten zwierzak nie żyje. Y i no i wiadomo, że było bardzo dużo oburzenia w sieci, bardzo dużo zdziwienia jak można zrobić coś takiego. Natomiast jakby to jest trochę drastyczny przykład, mm -hmm. ale tego co ja myślę, że w parkach narodowych i w górach i w ogóle w takich pięknych miejscach turystycznych widzimy co roku i to jest też jeden z takich psiarskich grzechów, czyli po prostu takie uparte ignorowanie zasad. I chęć Jakiegoś, dlaczego ja nie mogę, ja tam idę, Przecież nic się to jest wezmę stanie. za sobą tego psa, tak. bo, ja chcę, że, bo ja chcę tam iść i, i koniec. I, um, I nieważne, i, że po prostu. I tych historii, na można jest 20 mnóstwo. tysięcy razy postawić tabliczkę, nie wiem, zakaz wstępu z psem. Jakby wiecie, takie, w takich mhm. miejscach właśnie typu góry, czy typu, nie wiem, Park Narodowy, morze, las, to tego typu zakazy naprawdę nie biorą się z niczego. Z niekąd, tak. Jakby to raz, że chodzi o bezpieczeństwo psów, innych ludzi, miejscowej przyrody, jakby serio, to nie jest przeciwko komuś. W tym wszystkim, jakby chodzi o to, tak. żeby nie stała to to się krzywda. Że... To był skrajny przypadek, ale z drugiej strony, właśnie mhm. ostatnio czytałam nawet tutaj u nas na Onacie tekst. Po drugim, na drugim końcu Polski i też o tym kiedyś rozmawiałyśmy, a propos tego, jaką zmorą na plaży potrafią być psiarze, mhm. bo też po prostu pakują się z psami na niepieskie plaże mhm. i jak ktoś zwraca uwagę, że pies na przykład kopie, obsypuje kogoś piachem, to przecież ma prawo sobie pobiegać. Mhm. I ja nie rozumiem, z czego się to bierze. Jakby tym bardziej, jeżeli masz dostępne miejsca, gdzie możesz wejść na przykład z psem i jest ich w Polsce naprawdę bardzo dużo, nie tylko plaż, ale w ogóle jest gdzie spacerować, to jest duży kraj. I jakby... Czemu musimy się pchać i czemu musimy narażać siebie na nieprzyjemności, P nie wiem, życie psa, cokolwiek. No i już ten przykład z tą kolejką to jest coś, na co ja po prostu nie mam słów. jakby Jak można było zrobić coś takiego. A w Tatrach dzieje się to dosyć yy, często, bo też nie o wszystkich hmm. sytuacjach oczywiście wiemy, ale i głośno było, yy, to było z ubiegłego roku, a sytuacja, kiedy pan z tam... mm, wszedł na z rys, tak. yy, od strony słowackiej z psem, który hmm, którego trzymał w torbie, znaczy miał go zarzucone na, ramię, jakby tak, na ramię, tak, trochę jakby na plecach, ale przez ramię miał zarzucone i po prostu wyciął dziury cztery na cztery łapy, żeby te łapy psa wystawały i on wszedł z tym psem na rysy, bo też od strony słowackiej generalnie, to mm -hmm. za chwilę będziemy mówić, gdzie można, gdzie nie, można wchodzić do, w, można wchodzić w Tatry, tak? Nie, od strony polskiej jest, jest dużo więcej za, zastrzeżeń. Tak. I wiesz, wiecie, widzicie coś takiego i jasne, były takie mm, happeningi w jakimś nowojorskim metrze pod hasłem do metra możesz wejść tylko z psem, bo to, tak mi się wydaje, że to w Nowy Jork, ale dobrze, tak. no nieważne, zagraniczne happeningi, gdzie, się. że możesz do metra wejść tylko z psem, który mieści się w twojej torebce. No i, i to była wielka torba. właściciele um, tak. czworonogów um, się zdenerwowali, że jak to tylko piesek, który mieści się w torebce, tak? Okej, okay, to wam pokażemy. Pokażemy I kojarzycie. torebkę. Kojarzycie te to takie torby z takich sklepów, z wyposażeniami wnętrz, duże, więc ludzie po prostu tam rzeczywiście wyci albo wycinali e, miejsce na łapy, także ten, nawet czasem było tak, że oni tego psa nie podnosili, tylko bardziej szli z nim trochę jakby, gdzie ten pies szedł, ale ten jednocześnie był w tej torby i oni trzymali ucha tej torby. Mm -hmm. e, więc ale to był też happening, to nie wiem, no jakby to, to, to był protest, pokazanie, że jak jest idiotyczny jest ten zapis, nie że nie możesz jechać metrem z psem po prostu, gdzie masz tego psa zabezpieczonego, nie wiem, ma Kaganiec, jest na smyczy, wszystko jest ok. A zostały wyłączone psy większe niż nie wiem, tak naprawdę 4 z tego, żeby ktoś mógł się poruszać metrem. Więc. Tak, to jest, Rozumiemy to, jest, to. To jest co innego. Jest Ale w momencie, kiedy idziecie na, w góry i to wysokie góry, i pakujecie tego psa w, taki, w taką torbę ze sklepu meblarskiego czy innego, jakie jest z wyposażeniem wnętrz, to ja się zastanawiam. Ja nawet nie, mi chyba brakuje słów tak. w ogóle, żeby to skomentować, bo to jest dla mnie takie po co. Naprawdę szukałam bardzo długo, czy ktokolwiek. Tego człowieka, czy gdziekolwiek pojawiła się informacja, czy ten człowiek to komentował, e, czy można z, e, w sensie dlaczego on to zrobił, to zrobił? Jak, jaka była motywacja, tak. e, że czy właśnie, że zakaz i on, on właśnie popatrzył na ten, miał w głowie ten happening i nie wiem, skąd to się wzięło. Tak, ale to swoją e... drogą właśnie jeszcze by uzupełnić mm -hmm. bo, bo sytuacja, o której mówisz, wtedy rzeczywiście w Słowackich można było iść tak. z psem, bo to było w zeszłym roku, ale... Nie wiem, czy też nie było to pokłosie jakiejś tej sytuacji, teraz się, teraz się domyślam. Natomiast teraz jakby już nawet Tatry Słowackie zbliżają się do naszych, ponieważ oni tam od grudnia 2023 mm -hmm. roku już też wprowadzili zakaz i ograniczyli dostęp tak. w górach, więc, bo tutaj może, może to nie wybrzmiało, ale wtedy po prostu było, kompletnie były przyjazne Słowackie. Tak, wtedy słowackie można psu. było wszędzie, tak. że tak powiem, a tak, teraz tylko były zamykane szlaki tak, na zimę. Tak czy inaczej, tak czy inaczej Tatry Słowackie są jakoś tam bardziej przyjazne tak, na tę tak, chwilę, mimo ale wszystko. Ale no są, są, już tam zbliżają do naszych. Naszych, powiedzmy, niemniej czy to były słowackie czy polskie, to jakby nie, po komu co? ten człowiek chciał sprawić przyjemność, jakby serio. Y ja nie sądzę, żeby temu psu było wygodnie. Nie, nie sądzę, no, żeby nie. ten pies czuł potrzebę, wiecie. Psy nie mają specjalnie mocnego wzroku. Ja nie, nie sądzę, żeby on czerpał jakąś wielką radość z tego, że zobaczy ze szczytu panoramę. On by sobie wolał ponownie. Od kilkanaście godzin wiesz być w takiej torbie. No nie, no to w ogóle jakiś koszmar. Plus, to jest ja wiem, jakby, wiecie, chodzi. to jest też niebezpieczne dla tego człowieka. Przecież to jest zwierzę. Gdzieś, nie wiem, rozlegnie się grzmot, coś spadnie, jakiś kamień. On się zacznie miotać w tej torbie, a ty człowieku się wspinasz po ścianie po łańcuchach. I jeżeli cię szarpnie i razem z nim odpadniesz, no to jest po tobie. I jakby przecież to w ogóle już nawet nie chodzi o, o, już nawet o sam komfort tego wspinania, ale po prostu to jest autentycznie niebezpieczne dla waszego życia i zdrowia, no bo już nie wiem jak to powiedzieć bardziej dosadnie. W każdym razie te obrazki można sobie znaleźć w internecie bez trudu i są one zdecydowanie szokujące. Tak, ja tutaj zacytuję komentarz profilu Tatry o, o, Official i m, ja się tutaj totalnie zgadzam. Czyli uh, I can't find the words. No bo co, co tu więcej można powiedzieć? Ja tutaj to jest, nie mam przekracza jakiekolwiek kol, tak. e, granice rozsądku. No więc. Tak. Ale co można robić z psami? Czy można generalnie jeździć z psami w góry? Można, ale w bardzo ograniczonym zakresie mm -hmm. w Polsce. Bo tak naprawdę. Zgodnie z tym, co teraz obowiązuje, są uh -huh. dwa miejsca, w które można pójść bezpiecznie w Tatrach z psem. Uh -huh. Jest to droga pod reglami, i jest to szlak na dnie Doliny Ochołowskiej, a i tam. To, to konkretnie z siwej polany do samego schroniska, a i tam pies musi być na smyczy. Tak, to, to cały to, to czas. Znaczy, Bo jakby to jest też, jakby wiadomo, jedna z, jedna z przyczyn tego zakazu, że na po prostu Tatrzański park narodowy, jak, jak i w ogóle góry, no to jest tak. po prostu wyjątkowy ekosystem. Tam żyją też naprawdę dzikie zwierzęta, i raz, że tak jak w naszym odcinku o lesie mówiłyśmy, my. to jest narażanie naszego psa na to, że spotka jakieś dzikie zwierzę, któremu zrobi krzywdę. I w drugą stronę narażamy też dzikie zwierzęta a jakby chyba chcemy chronić to naszą piękną tatrzańską przyrodę, prawda? No to jest nasz wielki skarb, to jest cudowne miejsce. A serio, z psem jest mnóstwo innych miejsc do spacerowania. No niemniej, jeżeli już naprawdę chcemy przejść się z widoczkami z psem, no to Chochołowska. To, mhm. jest, to jest miejsce, gdzie można to zrobić i gdzie nikt wam nie wlepi mandatu tak, i, tak. i będzie w porządku w e, polskich Tatrach. Jeśli chodzi tak o Tatry, bo generalnie jest taki zapis w Dzienniku Ustach, że... Mm, że pieski nie powinny wchodzić do parków tak. narodowych ogólnie, których też w Polsce mamy tam kilkanaście. Więc tak czy inaczej, to jest taki odgórny zapis, ale właśnie dyrektorzy poszczególnych parków tak. narodowych mogą wydawać decyzję, że w tym czy w tym rejonie z pieskiem jak najbardziej możemy się Oczywiście. wybrać w góry. No i pieski lubią chodzić w góry i. Oczywiście nie wszystkie, bo to wiadomo, nic nie, nie, nie generalizujemy, ale mm, rzeczywiście wybranie się z, psiami, z psiakami z psiami. E, w góry jest okej, okay, ale nie, nie na szczyty, nie, no, nie idziemy to. na żaden zawrat, znaczy no nie można nawet, ale... E, w sumie to że wiemy, że to, że nie można, to nic nie znaczy, więc może po prostu powiemy nie jeszcze chodzimy raz. Tam, że no, tyle, no nie chodzimy tam, tak. gdzie jest zakaz. To jest tak niepodważalnie zawsze tak stosujemy się do tego, i z czegoś to wynika. Tak, i z czego to wynika, to po pierwsze już trochę powiedziałaś, czyli um, tam żyją dzikie zwierzęta i, i nie chcemy niszczyć tego ich ekosystemu. E, bo raz, że nasze psy zostawiają swoje zapachy. Oczywiście. Zapachy, których te zwierzęta w swoim naturalnym środowisku nie znają. E, no bo nie ma tam e, psów, e, nie żyją tam po prostu psiaki. E, mm -hmm. Plus to są psiaki, które przyjeżdżają no, czy z miasta czy ze wsi, ale to jest po prostu całkiem inne. Um, wszystko, nawet bakterie i, i, i jakieś mogą być takie drobne ustroje, które dla naszych psiaków, żyjących w innym środowisku nie są groźne, ale mogą stanowić zagrożenie dla tych zwierząt dzikich, które tam tak. mieszkają. E, dlatego też niektórzy zawsze słyszą nie no, coś takiego, że w lesie nie trzeba się sprzątać. Trzeba. Mhm. To jest znowu to samo. W Parku tak. Narodowym, jeśli idziemy w góry, również sprzątamy po tym psiaku, mhm. bo to jest ta sama sytuacja, że mm, mówiłyśmy o tym, że sprzątanie po swoim psie jest turboważne, bo rzeczywiście tam mogą być różne pasożyty i Tak. No to też nie chcemy zagrozić tym dzikim zwierzętom. Do tego psiaki często. Um, mogą szczekać, bo się Otóż tu przestraszą. To e, więc to jest też, że jedne zwierzęta mają, e, zapadają w sen, drugie nie. E, jedne są teraz na łowach, trzecie mają, to już będą czwarte w takim razie, ale e, jeszcze inne m, są w czasie jakimś godowym. Tak. Więc po prostu. Taka nadmierna wokalizacja e, gdzieś, e, jeśli tych psiaków się, się zbierze dużo, albo jeżeli to jest psiak, który w ogóle po prostu e, mm -hmm. bardzo, bardzo dużo szczeka, no to też nie jest wskazane. Tak. A już koniecznie pilnujmy tego, żeby nasz pies, to jest taki savoir vivre góralski, mm -hmm. góralski, góralski szlaków górskich, e, żeby ten pies był na smecze. Oj, tak. I nie mówimy, okay, że, że to musi być smycz, która ma dwa metry. Bo generalnie nie, nie polecamy smycz, które mają dobrać. dwa metry. Tak. E, ale tak czy inaczej, to nie chodzi o to, że to musi być jakaś mega krótka smycz, ale niech to będzie ta linka. I jeśli widzicie, że z naprzeciwka ktoś idzie, e, no bo nie wiem w jakim czasie po prostu idziecie, czy jest mm -hmm. na, na, na tłok rzeczywiście tłum ludzi tam. To pod, y, zawołajcie tego psa. Tak. Y, złapcie go na chwilę przy sobie, bo nie wiecie, czy z naprzeciwka tak. nie idzie ktoś, kto, kto ma fobię, kto się boi. Y, y, czy, czy nie wiem, czy tam ktoś nie, się nie potknie. No, jakby nie ma, nie ma sensu. Y, y, na razie wchodzić też trochę innych, w tak, e, turystów i, i też narzucać im, no bo to jest takie wręcz z naszej strony nachalne, że tak. a, w sumie mam gdzieś, czy ty się boisz, psa, czy się nie boisz? Mój pies sobie i nie Ale okay. sobie zróbmy, co chcemy. No to nie, to nie robimy czegoś takiego. Ten pies zawsze musi być e, rzeczywiście na smyczach. Tak, bo to są, to są wyjątkowe miejsca. To nie jest miejski park też po prostu, czy wybieg dla psów. Mm, I na przykład jest też coś, co ja wiem, że oczywiście jest też posunięciem do ekstremum, ale no nie jest to niemożliwe, ponieważ mhm. jak już pakujemy, tym psem gdzieś w górę, gdzie nie wolno. I jakby słyszymy tyle historii o tym, że ktoś się, nie wiem, poślizgnął, spadł, upadł, złamał sobie nogę, cokolwiek, nie wiem, zmieniła się pogoda, miał złe buty, mhm. i konieczna jest ewakuacja. Mhm. No i na przykład pomyślmy, jak wygląda taka ewakuacja na przykład, nie wiem, śmigłowcem topru, cokolwiek, co z naszym psem wtedy. Jak się z nim pakujemy. Czy to jest fajne też go narażać na taki stres, bo ja zakładam, że to prawcy, to są super ludzie i tam pieska nie zostawią, bo przecież wiesz. Tak, tak, oni nawet ratowali 3 lata temu. Absolutnie psaka. zawsze to zrobią, ale co my fundujemy temu psu też? W sytuacji, kiedy na przykład my lądujemy na noszach, ktoś obcy go musi wprowadzać, nie wiem, po jakichś dziwnych szlakach, musi po prostu go eskortować. No przecież to jest jakaś koszmarna sytuacja. Albo nie daj Boże, jak stanie nam się coś gorszego, jeżeli idziemy sami z psem. twu, bo nikomu nie życzę. I jakby co wtedy z tym zwierzakiem? No, to jest też życie, za które jesteśmy odpowiedzialni jako opiekunowie. I taka wyprawa w ogóle w niebezpieczne miejsca, w jakieś bardziej wymagające szlaki, to jest zawsze jakaś forma, nie wiem, no, ryzykowania gdzieś tam, powiedzmy, zdrowia. Jeżeli idziemy po łańcuchach po ścianie, to liczymy się z tym, że możemy odpaść, prawda? No więc jakby... Nie róbmy tego jeszcze z drugim życiem na plecach. I wiadomo, że kiedy idziemy tam chochołowską z pieskiem na smyczy, no to, to ryzyko jest dużo mniejsze. No ale no, w ogóle w górach jest specyficznie, nie? Tak, ale też zaznaczmy, że to nie jest tak, że jesteśmy przeciwko w ogóle górskim spacerom e, nie. z psiakami, bo to tak, bo to, 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 to troszeczkę wybrzmiało. Mówimy, mówimy o Tatrach, tak. tak e, mówimy o tatrach. E, o tatrach i generalnie po prostu o... Nie chodźmy tam, tam gdzie jest, gdzie jest e, zakaz. Jakby mam wrażenie, że te zakazy naprawdę obowiązują tak, tam. W dobrych miejscach. Gdzie, tak, tak, gdzie, absolutnie. Nie, gdzie jest rzeczywiście niebezpiecznie już nawet dla człowieka, dlatego nie wchodzimy tam z psami. Tak. E, ale w miejscach, no, w których ale... można nawet chodzić, to żebyśmy trzymali się mimo wszystko Dokładnie. nawet tamtych zasad, czyli tego y, smyczy, sprzątania, pilnowania swojego psa, żeby nie wiem, nadmiernie nie szczekał, żeby nie. Nie włażenia do lasu, gdzieś Dokładnie tam nie te, ten tylko trzymali. Się nory szlaku. i wszystko. Mm -hmm. to, jest, to jest też jasne. Tym bardziej, że słuchajcie, ja wiem, że Tatry są wyjątkowe i są piękne i tak dalej, ale mamy też inne pasma górskie tak, w Polsce, oczywiście. które są bardziej sprzyjające psom, pewnie mhm. też wygodniejsze dochodzenia. Na przykład, nie wiem, mamy Beskid Mały czy Beskid mhm. Żywiecki. Tam też oczywiście warto zawsze sprawdzić, bo na przykład w Żywieckim mamy Babiogórski Park Krajobrazowy i tam też nie wolno, jeżeli dobrze pamiętam, wchodzić mhm. z psami, no bo to jest park krajobrazowy, więc zdobywanie Babiej Góry z pieskiem nie bardzo, ale też no, pytanie, czy zdobywanie Babiej Góry z pieskiem jest takim dobrym pomysłem. Ale jest tam dużo innych pięknych wzniesień, Pięknych widoków, fajnych wiecie łąk, i tam naprawdę można wziąć psa, można się wychodzić, można narobić sobie mnóstwo pięknych zdjęć, a niekoniecznie trzeba od razu ym, porywać się, nie wiem, na, na dolinę pięciu stawów albo na, na rysy i pakować psa na skały, gdzie może stać się mu krzywda i nam. Więc jakby serio, można pójść w góry w Polsce z psem i to może być super. Tylko może. Po prostu pilnujmy, tak. gdzie się z nim pakujemy i dlatego my zawsze, tak samo jak mówiłyśmy to w przypadku plaż, tak samo jak to mówimy w przypadku każdego, nie wiem, hotelu, do którego się wybieramy, po prostu zanim pojedziemy, to zgooglujmy to miejsce albo nawet zadzwonimy na informację, nie wiem, czy, czy konkretnego ośrodka czy cokolwiek i pytajmy o zasady, po prostu nie uważajmy arogancko, że no bo my tam jedziemy z psami, jakoś to będzie i my chcemy wejść i kropka. Tak, większość schronisk generalnie e, zezwala, ale to jest tak jak mówimy teraz. Większość schronisk. Mm. <laughs> Więc nie podamy Wam tu statystyk takich e, dokładnych, że nie wiem, 65% tak. czy to raczej jest 80%. Raczej tak. Ale no, zawsze trzeba się najpierw upewnić, upewnić czy schronisko, które wiemy, jakie jest, że. No, no, nie sobą, tylko tatrzańskie tak. schronisko, bo. Nie, nie, nie. W nie, nie. W ogóle ja mówię w, ogóle, górskich, ja tak. mówię w ogóle o górach tak. jako takich. Tak. Więc tak czy inaczej, warto zawsze gdzieś zadzwonić i, i dopytać się, czy na pewno to jest okej. Okay. Bo. Ale samo wyjście w góry dla psa, słuchajcie, to też jest naprawdę, to jest super wyprawa. Tak. To, ile ten pies zyska dzięki takiej wędrówce, tylko odpowiedzialnej, z głową, tak. w miejscach, do których um, ma dostęp, jest zezwolenie. Jak najbardziej mówimy tak, temu tak. Tak, e, To, że musimy się pilnować w konkretnych ścieżek e, i tego, gdzie są zakazy. Więc, żeby sprawdzić po prostu na stronach parku, Parków Narodowych, bo to też jest tam naprawdę wypisane, tak. które ścieżki są dozwolone dla psiaków, a które nie. To jest jakiś tam mały pikuj, bo naprawdę dla chcącego nic trudnego. Tak. i te informacje e, są i... jeszcze w dobie internetu, to jest naprawdę chwila. To jest chwila. To jest chwila i tak jak właśnie, no tak jak mówisz Agata, że to po prostu nie chodzi o to, że nie możemy jechać na wakacje mhm. w Polsce, że nie możemy zaplanować sobie jakichś właśnie, nie wiem, małych trekkingów i tak dalej z naszym psiakiem, szczególnie jeżeli jest aktywny i to lubi. No tylko właśnie chodzi o to, żeby po prostu... Być odpowiedzialnym i, I po wszystkim. prostu być mhm. mądrym, e, mądrym opiekunem psa i mądrym psiarzem, i nie przysparzać problemów sobie, temu psu i innym ludziom. E, I niestety tutaj taka mała dygresja, ale to jest też niesamowite, bo to nie dotyczy tylko psów. Ale ja też w ostatnich dniach jest ten wysyp informacji, co się dzieje w zakopanem, jak chodzi o dzikie zwierzęta, w sensie osadne. Tak? I po prostu e, co z tego, że wszędzie na równi krupowej dobrze mówię, że tam po prostu one wychodzą chyba, tak, na równi Krupowej, czyli po prostu to jest, wiecie, no to, to jest miasto jakby, to, to ono już w ogóle prawie, że tak jak dziki w Warszawie, nie? I raz, że ludzie oczywiście z przyjemnością karmią sobie te śliczne sarenki, tak. które tam wyszły i to jakby, nie wiem ile razy muszą mhm. wszyscy ludzie, którzy się naprawdę znają, powiedzieć, że nie karmimy dzikich zwierząt, to nie mhm. jest dobry odruch, chociaż jakby, ja naprawdę wiem, że gdzieś tam w sercu się zrywa, o Boże, jaki piękny jelonek dam mu tutaj, no nie, to nie jest mądre, to nie robi dobrze temu zwierzę, to nie jest uczenie go dobrych rzeczy. I one, takie nauczone, przychodzą tak blisko do tych ludzi, są już z nimi oswojone, nie boją się. A ludzie kompletnie ignorują tabliczki, żeby się nie zbliżać. I na przykład, już to mi w ogóle zerwało buty z nóg, bo przeczytałam, że właśnie na równi grupowej wyszła sarna, chyba sarna, w każdym razie mhm. jakiś tam jelonkowaty stworek, i byli tam rodzice z dzieckiem mhm. i próbowali dziecko poza jej na grzbiecie. O matko. Nie ma na nic innego też, ale. Jakby, jakby, jak może ci przyjść no, do głowy, że posadzenie dziecka abstrakcje. na grzbiecie dzikiego zwierzęcia mm -hmm. to jest dobry pomysł? Jakby, ja rozumiem, że to jest wszystko dla fajnego zdjęcia na Instagramie, ale no, no rany boskie. No, jak można nasarnie dziecko? Stać? No, no, do, do, tak mówię, no, chyba była sarna, mam nadzieję, że nie dzik. No, nie, nie wiem, ale w każdym razie, nie, znaczy nie, nie wiem, co to było, ale jest tak szokująca <grym> dla mnie w ogóle nakomyślność. Do tego to dzikie zwierzę, które niby jest przyjazne i przychodzi, no, ale ono może być przyjazne do momentu, jak podaje mu kawałek tego, jak chcesz go tak. dotknąć, możecie, nie wiem, kopnąć, możecie ugryźć, Oczywiście. możecie trącić cię rogami, no może nie przebiec po tobie, jak jesteś dzieckiem, to nie jest mhm. fajne. Więc jakby skąd się to bierze? I to właśnie, mhm. mimo tego, że masz 500 razy napisane, nie róbcie tego, nie należy, nie wolno. Nie. Idą, hmm. podchodzą do saren, ja już wolę nie wiedzieć, co tam się po prostu dzieje, też nie wiem, ze zwierzakami, z psami, pewnie puszczonymi wolno w tej okolicy i luźno tak, i to to, no to, to, to biegającymi. To jest, no. Rzeczywiście psieków nie, nie można puszczać, no ale tak, jeśli no. chcecie no, rzeczywiście być to. odpowiedzialnymi opiekunami i pójść w góry i idźcie, naprawdę was zachęcam, bo ja sama jestem jeszcze przed. <laughs> um, jeszcze nie odhaczyłyśmy z hejką wizyty w górach, e, jakichkolwiek, już nie mówię tatrach, ale w jakichkolwiek. A bardzo bym chciała z hejką się wybrać, tylko właśnie czekam na ten moment, mm -hmm. aż troszkę ona e, już jest tak dużo lepiej, ale aż jeszcze troszeczkę się wyciszy i tak nauczy bardziej odpoczywać, e, żeby była taka bardziej stabilna. Bo właśnie, to jest odpowiedzialne. Nie chcę jej zabierać do miejsca, gdzie może nagle szczekać na coś e, i przeszkadzać tym dzikim zwierzętom. Ale dobrze, mhm. taka wyprawka. Pakujecie dla siebie plecak i trzeba zapakować też do tak tego jest. swojego plecaka, no bo raczej psiakowi na, na grzbiet tam nie narzucimy. E, kilka rzeczy dla swojego pieska. E, część akurat na ten grzbiet narzucimy, czyli to są szelki. Mhm. E, takie wygodne, no bo jeśli idziemy w góry, jakiekolwiek to zazwyczaj to nie jest półgodzinny spacer, tylko jednak dłuższy, więc tak. żeby to były takie bardzo wygodne szelki, ale też przylegające, żeby tego psa trzymały, ale mu nie przeszkadzały, w żaden sposób go nie ocierały. To jest ta jeśli chcecie linkę, to weźcie linkę, ale weźcie też ze sobą smycz. Tak. Bo, bo jak najbardziej my, my rozumiemy linkę i ja myślę, że jak będę się wybierać, to, to również linkę ze sobą wezmę, ale też smycz, żeby w razie czego móc krócej mhm. psa trzymać. E, fajnie, jeśli to jest taka smycz, myślę, przepinana. Mhm. Czyli to jest smycz, której nie musimy trzymać w ręku, e, tylko to jest smycz, którą mamy albo. Możemy sobie zapiętą, tak wokół ciała tutaj. Czy mhm. w, w pasie, czy, czy tutaj. E, przez ramię przerzucone i zapięte, więc wtedy my mamy wolne ręce, piesek sobie idzie obok. No, mamy nadzieję, że w takie miejsce też chodzimy z psami, które rozumieją, co, co, co znaczy luźna smycz chodzenie na luźnej śmietze. Mm -hmm. I to nie jest też tak, że zaraz to będzie niebezpieczne dla nas, bo tak. ten pies nas przewróci. Do tego jak zawsze w sumie, jeśli jedziemy gdzieś poza dom, poza swoje miejsce zamieszkania i mam na myśli, że to nie jest taki spacer tu i teraz, no to książeczkę zdrowia. Jeśli, z potwierdzonymi szczepieniami, tak, Jeśli oczywiście. to będziemy gdzieś przekraczać granice, to oczywiście zawsze paszport. taki paszport. Musimy mieć i się dowiedzieć, czy wszystko jest ok, żeby tak. w tym miejscu przekroczyć. Standardowo dla siebie bierzemy bardzo dużo. Zapas wody, i bierzemy dla też pieska tej wodę, też. Dla pies bierzemy wodę dla pieska, i do tego miseczkę składaną. Czy to po prostu tę konkretną butelkę, tak. już z bidonikiem. Bierzemy ze sobą karmę, smaczki, żeby być przygotowanym ku poworki. Absolutnie. Sprzątamy po swoich psach zawsze, wszędzie, nawet w lesie, nawet w e, miejscu, gdzie wydaje nam się, że przecież tutaj jest flora, fauna i wszystko mm -hmm. jest zielone i pięknie, więc może nie trzeba? Trzeba? Przypominamy, no i taką mini apteczkę, już o, żeby tak. nie, nie skupiając się może na, na konkretnych lekach, ale żeby tam był po prostu ten bandaż. psi, na skaleczenie, żeby właśnie. była gaza, którą tak można jest. podłożyć pod bandaż, żebyśmy mieli jakąś czy wodę utlenioną, czy te inne takie odkażające mhm. specyfiki. E, no to, to to jest takie, takie kluczowe. Tak. No rzeczy. i dbamy oczywiście też o to, że jak zawsze, kiedy też idziemy, żeby pies miał adresatkę. Tak, przypiętą oczywiście. z naszym, bo gdyby gdzieś jednak coś poszło nie tak, uciekł nam gdzieś w bok, to jest ten, którego on tak. nie zna. Czy, czy pęknie, nie wiem, carabinczyk. Oczywiście, adresatka zawsze Zabezpieczony, adresatka, wiadomo, chip i tak dalej. I też słuchajcie, jeżeli się wybieramy w góry, to jest super, ale pamiętajmy też, żeby dostosować to do... Pogody. Bardzo mhm. mocno, jak idziemy z psem w góry, bo na przykład ja byłam teraz z Witkiem niedawno w Pieninach. Pieniny mhm. też są w dużej części zamknięte dla psów, ale są też otwarte szlaki tak. i myśmy byli na przykład, um, przeszliśmy taką trasę ze Szczewnicy do schroniska pod Bereśnikiem, mhm. też bardzo ładną, nie jakąś super stromą. Ale było dosyć ciepło mhm. i przyznam, że on mi się tam już umęczył troszkę, bo on w ogóle na upał jest um, dość podatny. Wiadomo, że powietrze górskie też troszeczkę inaczej pracuje. Tak. Mieliśmy oczywiście dużo wody, mieliśmy smaczki, robiliśmy Przerwy. postoje, mhm. żeby to wszystko było. Staraliśmy się też iść dużo lasem, żeby było to zacienione, więc żeby mhm. było mu przyjemnie. Ale myślę, że jakby to było, wiecie, wyżej, mniej lasu, na przykład mhm. odkryte tamte polany i więcej słońca, no to też to ryzyko przegrzania mimo wszystko rośnie A, oczywiście. tutaj. Tak, musi zwracać uwagę. Więc też jakby pamiętajmy, że w górach właśnie, czy to latem, czy jeszcze wczesną jesienią, kiedy gdzieś tam idziemy na szlak, no to uważajmy, żeby z tą ładną pogodą też nie przegiąć z psem, nie? Bo, bo tutaj mhm. czasem nie ma się gdzie schronić na przykład, nie? I to może mu też zrobić krzywdę. No, generalnie myślę, że góry to sprawdzanie pogody to jest taki tak. i to jest turbo ważne, bo też w górach ta pogoda tak. potrafi się zmienić dosyć szybko. Ale coraz bardziej mamy rozpowszechnione i spopularyzowane różnego rodzaju alerty, więc mm -hmm. rzeczywiście warto sprawdzać. Ale podbijam też to, co mówisz, oczywiście, bo nawet tak jak, będzie jak mówiliśmy, że te 25 tak. stopni, tak. to dla pieska to już jest, jest dużo, szczególnie jeśli ma iść po słońcu parę godzin, um, na i przykład, tak nie? samo wiecie, czasami tam są te ścieżki takie bardziej kamieniste, jakieś kamykami, no to te kamyki też się mocniej nagrzewają, mm -hmm. a e, nie zawsze jest gdzie jakby zboczyć, żeby, no bo no tak wiecie, po prostu... schronić gdzieś tam, nie? No właśnie. E, szlak. Więc uważajmy. Tak. Tak. Także jak najbardziej, szukajcie miejsc i tras w górach z, ps, z psami... E, te, które są dozwolone. Jest ich całkiem naprawdę sporo tak. i, i można te miejsca znaleźć. Po prostu nie bądźmy ignorantami. Mm. Zarówno na to, co gdzieś te parki od nas wymagają, jako parki, jako dyrektorzy, który, którzy tak. z, m, tworzą ten regulamin, jak i nie bądźmy ignorantami w odniesieniu do innych ludzi. Zauważajmy ich, nie, 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 niech to, tak. że my coś chcemy i bo nie, 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 nie pytaliśmy naszego przyjaciela o zdanie, ale mm, więc to my decydujemy, że my idziemy z tym sam, no to uważajmy też na innych ludzi i, i trzymajmy się takiego podstawowego tak. savoir vivru górskiego, czy w ogóle po prostu psiarza tak. i człowieka, tak. dobrego człowieka. I naprawdę jakby... Ja wiemy, że jest taka przekora w naszym narodzie, mhm. która jest bardzo piękną cechą, i Bo myślę, że mówić, tak. Myślę, że jest też jakby przyczyną tak trochę też naszej wolności. Mhm. i Tak szumnie tutaj powiem na pewno. Ale serio, są sytuacje, w których łamanie zasad nie dowodzi tego, że jesteś zbuntowany i fajny, tylko raczej. Jednostką, która walczy. Jednostką, która walczy i która jest niezależna, mhm. raczej dowodzi, że jesteś jednostką, która nie umie używać mózgu. Mhm. Przepraszam za ostre słowa, ale no trochę tak. Tak, no, ja się zgadzam, ja się zgadzam, no po coś te zasady są i, e, a tutaj w górach no, no nie, ma, nie ma przebacz i, tak. e, i na, jeśli przekroczymy gdzieś te, te, te zasady i nagniemy je jakoś, będziemy próbować przekraczać te granice, to możemy stworzyć niebezpieczeństwo dla siebie. Dla mm, swojego psa, dla innych uczestników, e, dla innych współtowarzyszy, że tak powiem, hmm. tych wędrówek e, górskich, jak i dla dzikich zwierząt. E, tak. A natura to jest coś, co. co... Co mamy i co, czego później nie będziemy mogli sobie nagle odkupić, że tak jest. A, a jednak zbudujmy od nowa, i przecież możemy z innego kraju sobie przywieźć i o, tu wstawimy, e, jeszcze tak raz zrobimy kopiuj i wklej. Nie, nie ma czegoś takiego. To nie jest tak, że pójdziemy do sklepu i gdzieś dobudujemy. E, więc co to nie, znaczy nie, no nie, 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 nie róbmy tego, bądźmy po prostu ważnymi ludźmi, mam takie wrażenia takimi empatycznymi na otaczający nas świat i nie tylko na swojego pieska, ale też właśnie na inne zwierzątka, które tam żyją i których to jest dom na co dzień, a my jesteśmy tam jedynie gośćmi. Więc pakujcie jak najbardziej wyprawkę, bierzcie psiaki i w granicach zdrowego rozsądku i w, po trasach, po których można... I spacerujcie w piesze tak, wędrówki na dwie i na cztery łapy. Tak jest. Do usłyszenia. Łapa. Łapa.